Witaj, Zygmunt. Więc mówisz mi, że mam córkę? Tak, dokładnie. Tak, Marka. Ale niestety, odebrali mi ją. Mówią, że nie jestem w stanie się nią opiekować, że nie jestem w stanie nic jej zapewnić. To bardzo przykre. Żałuję, że mi przy niej nie było. Tak, tylko to moja wina, więc tak, dokładnie, to twoja. Tylko kto tu kurde mieszka? Zapraszam serdecznie na odwiedziny. Ojej, no ile już? Myślę, że przebyliście dosyć długą drogę. Chcecie wpaść na gościnę? To może być dobry pomysł. Racja. Pomożecie mi przełożyć pustaki? To tylko trochę roboty, a potem od razu pójdziemy coś napić, czy coś w tym celu. Wie pan, nie chcemy tu być tak długo. Okej, może być ile tylko chcecie. Okej, a czy słyszał pan coś o mistrzu Chenie? Spytaj pana, czy ma jakieś... czy zna się na prawie i tak dalej? Wie co? Weź ty, nie każe się na prawie, ale chcę odzyskać naszą córkę. Okej, porozmawiaj potem, teraz mi pomóżcie. Najmocniej przepraszam za ten bałagan na stole, jednak miałem pewną zabawę i... No wiecie... Okej, a o co chodziło z tym całym mistrzem Chenem? Mistrz Chen ukradł wężowe moce. Jakiemuś plemieniu, nie wiem. Ale dostałem je, aby go złapać. To skoro pan ma, to... No bo wziął perła, nie moc! To proszę mówić wyraźniej. Nie wiem, gdzie może się ukrywać sam mistrz Chen, jednak osoby z takimi mocami często są w tunelach. No właśnie, tunele podobno prowadzą do pewnej wyspy. Tam kiedyś musiałem dopłynąć, bo jak pewnie państwo widzą, jestem emerytowanym nurkiem. Na tej wyspie zaobserwowaliśmy wiele przedziwnych anomalii. Nazwaliśmy ją Wyspą Burzy. O Boże. Jest to z tego niebezpieczne miejsce, bo... Te anomalie są niewyjaśnialne. Tam były jakieś dziwnego koloru liście i to wszystko. Proszę pana, a w jakim celu pan tam był? Szukaliśmy jakichś facetów, którzy zaginęli podczas jakiegoś ratunku. Jednym z nich był mój ojciec. Pan Zygmunt. Wreszcie samej. Wie pan co? Kiedyś, gdy przyszedłem do domu pańskiej matki, zostawiłem tam pewien dziennik. On może panu pomóc. Tak, nie byłem w tym domu od wielu, wielu lat. Nie wiem, czy mi... Nie wiem, czy w ogóle tam wrócę. Jeśli chce pan odnaleźć ojca i coś się o niego wiedzieć, ten dziennik może być niezbędny. Jednak tego dnia, gdy byłem na tej wyspie, stało się coś jeszcze gorszego. Gdy dostałem ten dziennik, poczułem, jakby coś we mnie zagrzmiało. I od tamtej pory, za każdym razem, gdy jest burza, i piorun trafia w moją antenę, pojawiają się dziwni goście. O Boże. To tylko rekin, ale te grzmoty mnie dosyć niepokoją. No właśnie. Nie po to otrzymałem wężową siłę, aby siedzieć i nic nie robić. Pomogę panu. Wymordowałem dziesiątki elfów po agresji, gdy odebrali mi Dagmarę. Oni nie będą potraktowani inaczej. Jak się używa tych lin? Po tym, co przeżyłem na tamtej wyspie, obawiam się, że tu chcą zrobić to samo. O, to chyba będzie czas na skok! Są wyjątkowo silni! Tak, ale raz uważać, bo nie masz właśnie bęgliście cały! O Boże, to może wybuchnóć! Ibuk, szybko! Pułapki, jak sobie z nim radzić? Rozdział 14, strona... rozdział 14, weź i mów po kolei. A dobra, śmieć, rób coś, żeby nie wybuchło! Ten typ zabiera całą energię. Może nie dojść do wybuchu. Chciałbym chociaż raz w życiu użyć moją córkę. Oni mi tego nie odbiorą. Udało się. Wiesz co? Już nie wątpię, że ten wąż dobrze wybrał. Przepraszam, dawno nie nurkowałem, ale... Szanuję to. Bardzo wam za to dziękuję. Może chcielibyście się przenosować, bo jak widzicie, już jest ciemnia. Z wielką przyjemnością. Miałem chociaż nadzieję na jakiś koc. Nie przesadzaj. Nocujemy u gościa za darmo.
Co darmo. Obroniliśmy jego chatę. Trochę niszcząc. Tak. Jaka była Dagmara? Serio chciałabym, abyś ją poznał. Najpierw został mi powierzona bardzo ciężka misja odnalezienia mistrza Chena. Potem się okazało, że moja córka ma problemy. A teraz jeszcze chciałbym odnaleźć mojego tatę. Teraz możesz dokonać wyboru. Cześć, co? Ja stąd uciekam. Chcę iść do Dagmary, chociaż się z tym przywitać. Dawno jej nie widziałam. Nawet nie wiem, w którym z tego dzieńcu jest. Nie mogę z nim mieć w ogóle kontaktu. Możemy odnaleźć z łatwością jeszcze przez wiele lat. A ja sam nie wiem, ile czasu mogę poświęcić na szukanie taty. I będzie to zdecydowanie trudniejsze. Jeśli mistrz Chen może ci ukrywać tunela, które prowadzą do tej wyspy, to wykonaj oba zadania naraz. Potem się spotkamy i wspólnie wychowamy Dagmarę, jak jeszcze będzie można. Ała, ale nie stawi ile schody! Pewnie się właśnie obudził. Weź go, żebym zajmij, żeby nie ogarnął, że kradnę jego pojem. O, to ja wiś tak zagłuś. Żeby pan wiedział, że nawet nie poszedłem spać. Pójdę z panem na tę przygodę. Ale po co? Bo i tak jestem na emeryturze i pomogę panu. Nawet jeśli kosztem będzie powrót na tę wyspę. Dziękuję bardzo. Czyli jaki jest plan? No więc musimy udać się do tuneli, o których nic nie wiemy, zabić mistrza Chena, udać się na wyspę i uratować plemię. Ale nic nie wiemy o tych tunelach. Spokojnie. Za chwilę będziemy wiedzieli wszystko, zanim tam dotrzemy. I Bóg. Łapki, jak sobie z nimi radzić. Rozdział. A powiesz co, może nie. Pójdź cokolwiek o tunelach. Robi się. Nie wierzę, że to robię, ale obiecałem wężonom. Ja kiedyś obiecałem, że uratujemy mężczyzn, ale niestety nikogo nie znaleźliśmy. Tym razem znajdziemy każdego. Nawet mistrza Chena. Dla nieśmiertelności dobre we każde plemię. A z tego co wiem, to dwa wymierające przyjaźnią się. Pan Jaskiń Kociarski i Plumpek. Idę po was.